Ale wejście było, bo Doda dotarła na konferencję Polsatu jako ostatnia. Nie dotarła, tylko taki był plan. Taki był plan, no właśnie, ale ostatni będą pierwszymi. Mam nadzieję, że właśnie Doda Dream Show okaże się najlepszym show tej jesieni. Tylko powiedz mi proszę, czy to nie jest tak, że za nami takie romantyczne, miłosne, trochę cukierkowe, czasem dla widzów show, fajne, też może do pracy, a teraz coś, co kosztuje cię o wiele więcej emocji, energii i stresu, bo zwiastun był pełen też negatywnych emocji. Ja nie wstydzę się swoich negatywnych stron, nie wstydzę się pokazać swojej prawdziwej twarzy. Zawsze kwestie zawodowe i moja pasja i moje ambicje budziły we mnie dużo emocji, bo mi po prostu bardzo zależy. Jestem bardzo ambitna, ja mierzę wysoko, denerwuję się szybko, jestem krótki ląd, ale też chciałabym pokazać tym programem też czarne, ciemne strony tej pracy. W ogóle pracy artystów, którzy chcą więcej. Dla ciebie ta wybuchowość albo jakieś takie niecenzuralne skomunikowanie tego, że coś idzie nie po twojej myśli, jest normalne, ale jak odbiera to ekipa? Czy ludzie się dziwią, czy wtedy mówią... Nie, ekipa jest zachwycona. Ekipa jest zachwycona, czasami mnie proszą, żebym jeszcze coś więcej przekonała. Naprawdę. Okay. Za spokojna jesteś coś, Doda, jesteś coś za spokojna. Doda Dream Show, tak naprawdę zobaczymy kulisy twojej pracy nad trasą koncertową, takiej, o której marzysz od 20 lat. Powiedz mi proszę, czy ty faktycznie czułaś się kiedyś sama przy projektowaniu tych wszystkich pięknych innych tras, które robiłaś? Przez wszystkie całe 20 lat. Z czego to wynika? W sensie, czy w Polsce nie mamy osób, które robią to dobrze? Czy kiedyś nie było? Wszystko będzie dokładnie rozłożone na czynniki pierwsze właśnie w tym reality. Naprawdę mamy... Nie ma tam lepiej opisanej sytuacji niż właśnie ta. Wydaje mi się, że poświęciłam temu i też specjaliści dookoła bardzo dużo czasu, żeby też zrozumieć, dlaczego tak się czułam. Ja czekam też na taką zmianę, że pokażemy, że są właśnie w Polsce ludzie, którzy razem z tobą potrafią zrobić fantastyczne show, bo jak wiemy, teraz już współpracujesz właśnie z najlepszymi, a jednak kilka tygodni temu na Instagramie pokazałaś taki trudniejszy moment. Jeżeli dobrze pamiętam, to tam też mówiłaś o samotności i o tym, że jednak jesteś w swoim życiu zawodowym sama. O co wtedy chodziło? Wiesz co, no bardzo długo szukaliśmy reżysera i przez wiele tygodni go nie było. Spotykałam się ze sztabem, bo po prostu nie ma reżyserów estradowych koncertów, takich, które na zachodzie są obecne. Po prostu nie ma tego zawodu u nas w kraju. Jest reżyser festiwalowy, jakiś tam no powiedzmy musicalowy, teatralny, ale stricte takich rzeczy, które ja zawsze robiłam i ja reżyserowałam, po prostu nie ma. Ja nie jestem w stanie i występować, i widzieć siebie drugimi oczami na zewnątrz, by okiełznać to wszystko, tak jak to robiłam przez 20 lat. I przez chwilę po prostu znowu straciłam nadzieję, ale to też będzie w tym reality.